Grzegorz Sacharuk ze mną w tej chwili w Urzędzie Gminy Biała Podlaska trwa panel dyskusyjny. Panie Grześku, pan jest prezesem stowarzyszenia, od tego zacznę. Jakie to stowarzyszenie? Stowarzyszenie nazywa się Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich i my mieścimy się siedzibą w Cycynie. Działamy aktywnie w różnych dziedzinach, prawda? W tej chwili właśnie odbywa się panel dyskusyjny poświęcony środowisku niepełnosprawnym. Uczestniczki naszego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem Aktywni Rodzice. Powiem tak, uczestniczki projektu to są rodzice dzieci niepełnosprawnych. One opracowały mapę problemów, uczestniczyły w warsztatach i szkoleniu, które bardzo wzmocniły ich wiedzę i możliwości pracy z tymi dziećmi. Właśnie teraz przedstawiają te problemy gminie, ośrodkom, które wspierają, są przedstawiciele szkół, GOPS-u, instytucji, stowarzyszeń, fundacji, po to, żeby to była platforma dialogu. Ten panel ma być platformą dialogu, która pozwoli opowiedzieć dokładnie o problemach, które mają rodzice, dzieci niepełnosprawnych i całe to środowisko, po to, żeby później wypracować jakieś zalecenia, tak, kierunki najbliższych działań, już wiedząc, jakie są problemy, prawda, jakie można rozwiązywać. Ja tu zauważyłem już na początku jedną ważną rzecz, że z reguły na panelach dyskusyjnych, spotkaniach, konferencjach mało ludzi się odzywa. Tutaj od samego początku jest dyskusja, ludzie się zgłaszają swoje problemy. Czy to świadczy o tym, że być może tych ludzi, chociaż nie, no, jest pełna sala, ale że te problemy są naprawdę takie wielkie, ludzie nie dają sobie z nimi sobie rady, potrzebują wsparcia i naprawdę oczekują już jakichś konkretnych odpowiedzi? Ja zauważam, że te problemy są, tak? Ja też mam syna niepełnosprawnego, on sobie już teraz dobrze radzi, przy czym te uczestniczki tu będące właśnie zabierają głos. Ja się cieszę, bo ta aktywizacja jest pełna. Dzięki tym warsztatom, dzięki szkoleniom, one się bardzo zżyły z sobą i zaangażowały w to, co robią. Tutaj jest opracowane w PowerPoincie szereg slajdów. To jest kompendium tego, na czym te panie pracowały, uczestniczki naszego projektu. I teraz tych problemów rzeczywiście jest dużo. One otrzymują wsparcie z tych instytucji, z tych placówek, ale jednak wychodzi na to, że dużo rzeczy jest do zrobienia. I właśnie temu ma być poświęcony panel, żeby opowiedzieć o tym i ewentualnie ktoś, kto zadeklaruje działania, bardzo będzie miło, żeby później były realizowane, prawda, wspólnie właśnie z uczestniczkami, bo liczę na to, że one później też będą aktywnie uczestniczyć w tej integracji i same rozwiązywać swoje problemy. Większość problemów da się szybko rozwiązać? Myślę, że niektóre można, bo tu często chodzi o zrozumienie, bo jakieś drobne formy wsparcia, wyjaśnienia, pomoc w pisaniu dokumentów. Są bariery architektoniczne, które uczestniczki nasze zgłaszały i na pewno nie jest to proste, żeby przebudować budynek, tak, żeby dostosować. To wymaga projektów, to wymaga czasu, to wymaga pieniędzy. Jeszcze na problemy rodziców osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, które później stają się osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, spojrzymy z innego punktu widzenia. Ze mną pani Bożena Pawlina Maksymiuk. No niecodziennie na tej konferencji, chociaż być może no, zaraz się wyjaśni dlaczego, na tym panelu dyskusyjnym, na co dzień dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Biała Podlaska, aczkolwiek bardzo czynnie bierze pani udział w tym panelu dyskusyjnym. Ponieważ to wszystko, co związane jest z działaniami kulturowymi, wiąże się z propozycją, ofertą dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. I my się zastanawiamy, głośno myślimy, co możemy zrobić, żeby z naszej oferty mogły też skorzystać osoby niepełnosprawne. Na terenie naszej gminy, jak wiadomo, mamy sieć pracowni ginących zawodów. Są to fajne zajęcia manualne dla dzieci niepełnosprawnych, bo już w naszych placówkach tak jakby były i z Radzynia przyjeżdżały i z terenu tutaj Białej Podlaskiej. Ile radości i ile uśmiechu i ile fajnej zabawy takie dzieci miały, wykonując pewne elementy z bibuły czy z patyczków. Bo wiadomą rzeczą jest, że jak nawet dotrze ktoś do domu, do takiej osoby, to nie będzie to, bo percepcja odbioru, zapamiętywania, innego otoczenia powoduje to, że dziecko się dowartościowuje, trafiając do naszych placówek. Rezultaty tego panelu? Mamy objazdowy klub kultury, bardzo chętnie go uruchomimy w ten sposób, żeby docierał co pewien okres czasu do tych dzieci, które na przykład chcą czytać książkę, żeby można było im zawieźć, żeby biblioteka dojechała do domu ze swoją ofertą, żeby dzieci mogły wybrać sobie książeczkę i powiedzieć, za jaki czas mamy wrócić, żeby tą książkę zabrać. Po to między innymi był powoływany objazdowy klub kultury, żeby on pewne funkcje upowszechnieniowe w środowiskach, gdzie nie ma instytucji kultury, pełnił i
także biblioteka, która się mieści w strukturze tego objazdowego klubu kultury. Myślę, że to jest fajna oferta. Poza tym głośno się zastanawiamy, co możemy zrobić w wakacje. Mamy zawsze akcję lato i mamy akcje, przyszłe wakacje, już mówię o przyszłych, i akcję zima. Jak uruchomić studentów z bialskich uczelni, żeby trochę bardziej pracowali jako wolontariusze, nie praktyki się odbywa, że się załatwia pieczątka Bóg i prawda, mam odbyte praktyki, tylko żeby autentycznie popracować w tym środowisku. My bardzo chętnie przyjmiemy z jednej uczelni, z drugiej właśnie, co by popracowali w takim objazdowym domu kultury na rzecz osób chociażby niepełnosprawnych.